absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w DMC 3. Muszę się odłożyć w końcu dodawać tego Devil May Cry po DMC. Ale nic nie poradzę, że też mi się ta część spodobała. Bo to ma w sumie wchodzi za remake jedynki, ale dobra, never mind. Jesteśmy w Mission Selectie, więc rozpocznijmy kolejną misję. Czy będzie jakaś scenka? Będzie. Soon we will reach the lair of judgment. Tim and the crew will finally regain its full function and lead us into the demon world. The world where Sparta's power has been sealed. And the one who will lift the incantation is you. His own son. It must be fate. Mam takie dziwne wrażenie, że to... że moc Sparty nie została zapieczętowana w świecie demonów, tylko właśnie została rozdzielona między jego synów. Jak on ma to trzymał środkowym palcem? Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter. Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife to become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut up. Now that the final door is open, I have no use for you. Co, tak po prostu go zabił? Coś nie chce mi się wierzyć, bo to aż wygląda za prosto. A misja 10. Robota wzmocni cichy most. Coś tak bym to przetłumaczył. Dobra. Jak tam wygląda nasz Trickster? No, bliziutko, bliziutko. Za chwilę będzie kolejny level, co mi się akurat bardzo podoba. Tak myślę, że plus minus dwie walki w grze, może nawet przy pierwszej się uda zrobić styl i powinno się to ulepszyć. A potem oczywiście przejdziemy na Gunslingera albo Royal Guarda, ale szczerze myślę, że bardziej Gunslingera, bo Royal Guarda nie potrafi aż tak dobrze jeszcze używać. Ale to za chwilę, to kiedy znajdziemy kolejną statuę właściwie. Itemy, czy jak coś chcę kupić? No nie bardzo mam co. Mogę sobie złotą orbę kupić, ale to może za chwilkę. Tutaj Rebellion, Cerberus, Argi i Rudra oraz Nevan. Nasza nowo zdobyta broń. River Shock. Teraz mamy drugi level. Badlift. Air Aid. To jest co? Aha, może... okej, tak samo jak przy tym. Przy Alastorze z jedynki możemy latać, kiedy się przemienimy. Volume up. Aha, zwiększa prędkość przyzwania nietoperów. Spoko. Tutaj przytrzymaj, znaczy namierz. Do przodu i Y. Okej. Okay. No dobra, Nevan ulepszona maksymalnie. No, myślę, że sobie ją przetestujemy. I weźmiemy sobie... tutaj wrócę do shotguna zamiast spirali. A tutaj weźmiemy zamiast Rebelliona, weźmiemy właśnie
Nevan? Wolałbym mieć Agniego i Rudrę jednak za... Znaczy... Wolałbym mieć, żeby właśnie mógł sobie zmieniać między Rebelionem, Cerberusem, Agniem i Rudrą oraz Nevan tak normalnie w trakcie gry. No ale już... Dobra. Przestanę nad narzekać. W końcu od kolejnej części mogę tak robić. Ale tylko jako Dante. Drugi bohater grywalny, czyli Nero. Nie będę tego ukrał, że tego nie wiem, bo jak już wspominałem, grałem w czwórkę. Co prawda jakiś czas temu, ale imiona głównego bohatera pamiętam. Bo Dante się tam będzie sam właśnie postacią poboczną. Rozgrywa się parę misji, ale Dante nie gra tam głównych skrzypiec. Tak dla odmiany. Nero nie może tak zmieniać broni, no bo on ma tylko to, co dostanie na początku. Ale za to ma dość potężne umiejętności i nawet mocne kombosy, które trzeba dobrze wykorzystywać, żeby dobrze przechodzić misję. No dobra, co chciałem, to zrobić, to wziąłem, tak więc rozpocznijmy misję. No i dobra, teraz jesteśmy tutaj, zabieramy kamienną maskę. Maska z magicznego kamienia, zrobiona przez starożytnego księdza, czy tam kapłana. Mówi się, że ten, kto... Nie wiem, jak dąs przetłumaczyć, może chodzić po wodzie. No dobra, czyli co, teraz cofamy i co, będzie walka? No dziwo nie, ale to mi nawet na rękę. Ale tu sobie zobaczymy, więc mówimy od razu atak. No, wygląda to nieźle. Jeszcze się to nie nabiło. No pięknie, teraz się nabił. Level drugi. Przytrzymaj w jakimkolwiek, aby zrobić unik w powietrzu. Albo... Znaczy nie, to w powietrzu, a na ziemi może zrobić dwa dasze. Okej. Okay. Nią. No ej, ale to jest spoko akurat. Na Nevan by się ten trickster przydał, tak ulepszony. Co my tu mamy? Demoniczna gwiazdka, spoko. A i to tyle. Okej. Okay. Chyba też, bo wyjść potrzebuje jego Rudry. No, albo się odpowiednio do ściany dobić. Okej, okay, tam powinniśmy właśnie... na ten posągu, który tu był obok. Nie chciałem tu wchodzić. Tylko zebrać... chwilę. Na ten posągu, który tu był, powinniśmy właśnie móc użyć Nevan, aby zdobyć moc. Czy tam te kule. I tak, że wysoczy. Nabijanie stylu jeszcze jest potrzebne. No. Jest. Zakładam, że jakbym miał Swordsmastera, to pewnie bym trochę lepiej sobie tutaj poradził. I po pierwsze szybciej bym to w ogóle aktywował, no ale... wszystkiego mieć nie można. Ale okej, okay. Na szczęście, jako że jest tutaj ta
jest ta nasza kochana statua. To zmienimy sobie od razu na Gunslingera. Okay, nie wiem, jak to jest różnica. No tu jest diametralna. A to jest, kurde, atak, który w DMC Devil May Cry Dante miał jako właściwie cios po prostu, nie? Do użycia. Dobra, tutaj nie przejdę. A, tu pewnie muszę tę maskę włożyć, co nie? Okej, jest jakaś czaszka i jest coś do wzięcia. No, ciekawe, co kryje jedno i drugie. Chociaż podejrzewam, że czaszka to może być tylko dla ozdoby. Dobra, zanim weźmiemy to, to zbieraliśmy tę czachę. Sekretna misja! Proszę, proszę. Walcz z demonem. Zbierz wszystkie orby w limicie czasu. Spoko. No. Tutaj biała, który... Odnawia mocą... A, to tak, to odnawiało te. No. 40 orbów. Wszystkie te 40 orbów? Ile tam było? 40 sekund chyba? Okej, okay, to nie jest niemożliwe. Więc spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Aha, dobra. Chyba wiem, o co chodzi, bo muszę użyć Tigera jako... Co jest? Jak mogę te skrzydła rozłożyć? Halo? Okej. Okay. Nie, w itemach tego nie będzie przecież. Devil Army. Nevan. Tutaj. Aha, bo... A nie, nie, to nie jest to. Reverb Shock, Bad Rift... Raid, to jest to. Aha, Bumper i to, okej. Okay. Dobra, nie wiesz co? A może ja to zrobię lepiej na szybko, także widzimy się już po skończeniu misji. Okej, widzimy się, jak już powiedziałem, na końcu. Kolejny fragment jest mój. Niestety trudna misja, trzeba tylko dobrze manewrować właśnie z tym lataniem, żeby odpowiednio trafiać i w białe kule. I w te czerwone. Białe mi trzeba sobie przywracać trigger, a czerwone po prostu zbierać. Co jest tutaj? Neogenerator. Magiczny artefakt. Zdolny dostarczać moc przez wieczność. Użyj go, aby zasilić główny most. Okej, czyli znaleźliśmy sobie reaktor łukowy, mówiąc krótko. Wiedziałem, że Stark to wszędzie musi wściubić swój nos, nie? Nawet w tak starej grze. Czekaj, tam szliśmy, tam też. Czekaj, gdzie w sumie mamy to? Tak, co? Tutaj przechodziłem, ale czy tam był jakiś faktyczny most? Nie, tam była chyba tylko do zdobycia właśnie ta. Ta cała ambrozja, więc to mnie nie interesuje. Tam zabrałem wszystko, co chciałem, no to teraz muszę się po prostu cofnąć. No to by wychodziło. O, nowy typ wroga, świetnie. Dobra. Dobra.
Nie lubi pomysł to bardzo. Ej, coś robię w ogóle? Nie, no nie. Nie gadaj. Czy ty potrzebuje Cerbera, żeby coś zrobić? Mhm. Tak. Świetnie. Dobra, restart. Tak, restart mission. Dobra. Po ulepszeniu ponownym Nevan, zebraniu wszystkiego, etc., etc. Mam, myślę, już wszystko, co potrzebuję, żeby zawalczyć z tamtymi typami, więc... Co, udajmy się teraz tam. Zobaczmy, czy miałem rację z tym, że potrzebuję właśnie Cerbera, żeby z nimi walczyć. O, nawet nie tyle potrzebuję, co wręcz ich tym one-shotuję. Good to know. Tyle, co za idiota wpadł na pomysł, żeby dopiero po... Żeby dopiero w czwartej części było możliwe... posiadania kilku tych armów jednocześnie. Czyli teraz to się wyjaśniło, czemu tak szybko rozwala. Nie wyłączyłem po prostu tego, co potrzebowałem. Jednak Cerber ich nie ma szokuje, bo to było za proste, ale... Tak jak sądziłem, potrzebuję właśnie Cerbera, żeby zobaczyć za tym posługami. I nie zmieniłem sobie stylu. Świetnie. Dobra, do Gunslingera za chwilę myślę wrócimy, bo to będzie za chwilę kolejna. Kolejna tego typu wieża, znaczy wieża, boże, kolejny posąg. Tak strzelam. To już nie pamiętam dokładnie, czy to był kolejny posąg tak blisko, czy... A tak, tak, to jest kolejny posąg, to jest bardzo dobre. Dobra, na wszelki wypadek zostanę przy tym serwerze. Tylko może właśnie... czekaj, nie tu. Akcje. To, nie, boże. Equip. I tak, shotgun zamiast spirali. Ale zamiast Nevan wezmę sobie Agniego i Rudrę, bo jakoś lepiej mi się walczy tymi mieczami niż właśnie tą gitarą. I zmienimy sobie styl na właśnie Gunslingera. Nie chciałem tego. No i działa, spoko. Dobra, tutaj co? To jest to. Czy ja tutaj mogę coś zrobić? Na ten moment to chyba nie bardzo. Czyli muszę się cofnąć. I guess. To... A nie, Boże! Dobra, budziku, nie strasz mnie. Dobra, czyli ja, nie, przecież ja tam otwierałem to przejście przecież, czyli muszę iść tędy. Mhm, i to mi jeszcze utwierdza. Także jestem na dobrej trasie. Większy! A, na tym to polega. Mhm.
małe też się liczą. Okej. Okay. Jaka matrona się znalazła. Wąs! Zwinę mu! The fuck? Co mi trafiło właśnie? Dobra, nieważne. Dobra, jesteśmy na miejscu. Sam Lewandowski by się by zaklaskał za ten strzał. Okej. To przejście otwarte, lecimy dalej. Proszę, mamy truchu Arkama. Teraz pytanie, czy on faktycznie jest martwy. Well, that was quick. That man. Did you kill him? So what if I did? Ooh, I love a fast woman. Shut up! He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife! For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. Może Lady nie stanie nam temu nic zrobić w ogóle, a dla niego to jest wszystko tylko zabawa. O, jest skok z Indra. To top it off, that filthy scum is my father. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family, too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Family, huh? A i tak się kończy misja. Okej. Dobra, jakoś to poszło. Trochę mi tylko szkoda tej durnej wywrotki, jeśli chodzi o... praktycznie restart całej misji, przez to, że nie miałem dobrego Devil Arma. No ale trudno. Jedziemy dalej w takim razie. Wiedziałem, że on stanie. It's dark, I can't see anything. You're still alive, I see. Mary? Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother?
You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. With my own hands. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? On gra. On nie mówi poważnie. Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off. Sparta? I thought he was a myth. If the demons return, this world will be thrown into chaos. Stop him. Stop Virgil. Me? You're such a sweet child. Just like your mother. Father! Father! Virgil. Misja 11. Zemsta. Daj gościowi z przeszłości... Nie. Adekwatnie przywitaj gościa z przeszłości. Jakoś tak. Ale proszę. Jakby Arkham ni cholery teraz nie mówi poważnie, bo widziałem, że jest trofeum za pokonanie go, więc on teraz albo grał i udaje martwego, albo teraz jakby umarło jego człowieczeństwo i ten demon, czy ta demoniczna moc przejmie nad nim kontrolę. Jedno z dwóch. Choć bardziej się skłaniał ku temu, że po prostu udawał, że nie żyje. Czy tam, że umiera. Jak to wygląda z tym stylem? O, niewiele. Niewiele się to posunęło. A z ciekawości, jak to wygląda na przykład tutaj? No tu trochę jest więcej, no ale używałem też dłużej tego stylu. Więc zmieniłem faktycznie Trickstera. Tutaj jest jeszcze mniej. Ale jakby, co to za czemu to jest takie dziwne? Bo jakby na drugi level jest 30 tysięcy punktów stylu, a na trzeci 100 tysięcy. Bez jednego. Ciekawe, co jest dalej. Dobra, czy ja chcę coś kupić? No tak w razie w jedną taką kulkę bym sobie kupił. No, upgrade'ować to nie mam w sumie czego. To wszystko jest wylewelowane na full. Tutaj zostajemy przy tym, co mamy, ale myślę, że teraz wrócę do Rebelliona. I może dajmy tej... Nie! Zamiast Agniego i Rudry weźmy może Nevan. Dajmy jej jakieś 5 minut, a nóż się może przyda. Dobra. O, już się muzyczka rozkręca, to zaraz będzie walka. A w sumie już jest. Myślałem, że go zabiłem, ale nie, po prostu to był efekt z tej. To był efekt z Nevan, z nietoperów. Ja bym go zabił tak na jeden strzał. Na nich się nie da budować stylu, bo oni giną po prostu z prędkością światła. Co
Co jest najlepsze, nawet nie musiałem z nimi walczyć. Ołtarz złej ścieżki. Okej. Okay. Trochę krwi na ziemi. Ciekawe, czy ludzkiej, czy demonicznej. Co to, jakaś ośmiornica? Okej, chyba się nie mnoży. A nie, to znika! A, dobra, czy ja to muszę zdjąć z dystansu. Muszę dawkować obrażenia, bo to widzę... Taką chmurkę w niej, że ja wychodzę. No dobra. No i tak. Okej, mamy jakąś zagadkę w takim razie. Widać to po tej po kolorze bariery. Fajny miecz, ale mam lepszy. Dobra. Trzy dziwnie wyglądające maski, czy tam frikowato wyglądające maski. Spieprzę komarze. Są wstawione do statuły jakoś, tak? Centralna twarz. Krwawi łzy, czy płacze krwią, która leje się wzdłuż twarzy. No dobra, ale co mi to ma dać w takim razie? Ogień mi nic nie robi, ciekawe. Mógłbyś na górę się dostać? Jest jakieś przejście, może. Co tam zdziałał? A, może to jest taka... Tak, to jest podstawka dla mnie, żebym mógł skoczyć wyżej. Okej, okay, wbrew pozorom tutaj nic nie zrobię. A, dobra, może jednak zrobię. Okej, czyli to jest cały kniw. Spoci. Co, mogę tu przejść normalnie? Mhm, czyli to samo, co było w pierwszej części, w tej jednej zagadce. Okej, no to było aż zbyt oczywiste, żeby nic nie było. Czemu to jest przesuwanie jest takie powolne? W ogóle ten cios, nie? Z tym ładowaniem. Jak to w DMC 2 May Cry było takie fajne, nie? Do wyczucia w walce, tak w tej części to jest strasznie ciężko dobrze użyć. No, przynajmniej mnie jest ciężko tego dobrze użyć. Okej. Okay. Czyli teraz... Czerwona, niebieska zmienia się w czerwoną i mamy tego większego kosiarza. Nie tylko. O, dobrze. No,
proszę, nawet że pan. No, co prawda mogło to się odbyć totalnie szybciej, no ale dobra. Trudno się mówi. Co jest zabawne, gdyby gość mnie nie trafił, to może bym... A, nawet miał te walce. No, może nawet S, kto wie. Okej, przedmiot na dole. Z tym nie zrobię nic. Okej, na dół też nie zaskoczę. Czemu mnie to nie dziwi? No, nie, to jest tylko lampka. O! No super, tu potrzebuję akurat Agniego i Rudry. Świetnie. Ja nie mam ani tego kiedy zmienić, ani tym bardziej kiedy... Dobra. To dopiero później. Pewnie z drugim podejściem do gry dopiero jest do zrobienia. Zresztą upartego mógłbym po prostu zrestartować misję, ale... Aż tak bardzo się potrzebuje tej fragmentu filmu. Nie jest nic wrogi. Okej, jest tu powoli do góry. Pięknie, Eska wskoczyła nawet. Dawaj, dawaj, dawaj. Tym jeszcze mi to sięgło. Też było troszeczkę chamskie. No dobra, przeszliśmy. No, trochę tu rzeczy jest. Dobra. Jak to wygląda z tym stylem? 6000. Nawet nieźle. Nawet nieźle. Powoli do przodu. No dobra. Wróćmy w takim razie do... Może, albo nie inaczej. Zamiast Rebeliona weźmy Agniego i Rudrę, a zamiast Nevan weźmy Cerbera. Tak sobie wymienimy te broni właśnie. O, sobie na upartego mógłbym teraz się cofnąć po prostu po te, po co, co tam było, ale no już bez takich. Komnata tortur. O, du... Nie zgadnę. Znaczy zgadnę, to tak będzie. O, nawet w ciągu jak wezmę, ale nie. Od razu, ponieważ walka z bossem i po walce dopiero zabierzemy to, co tam jest. Didn't your mother ever teach you how to use a door? I knew it. Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last population of Sparta! A son clean up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Przecież chciałem z bombą uniknąć, ale przecież unik tutaj jakiegoś namierze to muszę ten. To właśnie muszę A wcisnąć, a nie B. Zapalmy ten trigger. Czy jestem sobie za demon w ogóle? No, ale na niego przydałby się albo słów z Master, albo Twister. Te uniki zwykłe mi trochę nie idą.
Nie mówię, że udało mi się go chyba zachwiać, no ale byłem w dużym błędzie. Ciekawy sposób walki, nie powiem, na co będę strzelał. Dowoli. To właśnie wspomniałem jeszcze o tym, nie strzelbę. Na hel, co to było? Wyglądania potrzebuję. Super, zapaść mi jeszcze bardziej wkurzyli, co? Okej, tak jak sądziłem, czyli bo jak mi zbije chyba jeden ten taki pasaczek zdrowia, to on sobie tam te skrzydełka odpala. No, strzelamy ile wlezie. O! Co mi piórami atakuje? Ty co, Uzai pobierałeś techniki strzałów, czy co? Kurde, chleb się skończył klikiem. Ja bym powiedział, że związał się zrobiłem, ale okej. Okay. Czekaj, a mogę ja w niego tym pieprznąć? Nie, nie ma tak łatwo. Ty cały atak to jest spalenie po prostu tego tubania? Póki co to robi głównie to. Zawsze jak jestem blisko. No dobra, jeszcze. O właśnie, jeszcze jeden atak jest po nim. Beowulf, tak się nazywa ten boss. Why do I have to take the heat for my father? Come on, man. Cut me some slack. Aha, co tak po prostu nas zostawił? Myślałem, że go dobijemy albo coś. Proszę, proszę, czyżbym miał rację z tym Arkanem? Trochę tak to wygląda. Serio? Taki damage i dostałem D? Jaki trzeba wykręcić, żeby dostać S? W sumie trzeba chcę powiedzieć. Dobra, zapisik w takim razie. Tak, chcę zapisać. Od razu też na tym drugim save'ie. Aha, te gwiazdki to są te, które ja posiadam. Dobra, myślałem, że to jest jakiś ten. Ugar na tego, na to co mam, ale nie. Dobra, wejdźmy na chwilę tutaj jeszcze, bo teraz pomimo
Pomijamy. Powinienem coś mieć w customie, jeśli pokonałem bossa. Tak myślę przynajmniej. Czy mam jakąś nową? Nie mamy! Okej. Okay. To trochę dziwne. Trochę, ale też trochę nie, no bo nie mamy Devil Arma, no bo nie pokonaliśmy, bo sobie, dobra, pokonaliśmy tego bossa, ale go nie zabiliśmy i nie przejęliśmy jakby jego mocy, więc ma to jak najbardziej sens, że nie otrzymaliśmy kolejnego Devil Arma. Chyba, że to otrzymamy go jak rozpoczniemy misję, bo to jest też możliwe. Nie, ja chcę... W ogóle zapominam totalnie o tej prowokacji. Z misji, tak. No i dobra, w kolejnym odcinku będziemy kontynuowali misję czyli grę w misji 12, a ode mnie póki co to będzie tyle. Już o wiele lepiej jest, bo to jest 6 odcinek, a jesteśmy dopiero w połowie gry. Więc też pokazuje, jak bardzo rozbudowana jest misja, jest ta gra. A co jest najlepsze, po ukończeniu gry jako Dante możemy grać jako Virgil. I to jest akurat postać, którą na pewno zagram. Bo w przeciwieństwie do Lucii w drugiej części DMC, Virgil no jest o wiele... No to jest Virgil, no to wiadomo, że o wiele lepiej będzie się nim grało. To jest jeden, a dwa, gra z jego perspektywy może w tej części wnieść trochę więcej do fabuły. Podkreślam, może, to nie znaczy, że na pewno wniesie. Ale to zobaczymy dopiero po przejściu gry, bo dopiero wtedy odblokowuje się możliwość grania jako Virgil. I kto wie, może także jako Lady, chociaż na to bym trochę nie liczył. Tak więc okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 3. Cześć!